Witamy na konferencji przed meczem Motor Lublin Śląsk 2 Wrocław. Razem z nami trener Gonzalo Fajo. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I prosimy o krótkie przybliżenie nam najbliższego rywala. Najbliższy rywal. Rywal, który no, tak jak najczęściej bywa w tych zespołów drugich, zespołów ekstraklasy, zespołów z akademii wiodących w tym kraju. Duża jakość indywidualna, dobre wyszkolenie techniczne tych zawodników, co ma bezpośredni wpływ na ich styl gry. Zespół, który ma dużą kulturę gry, dobry poziom operowania piłki. Zespół, który jest na tyle specyficzny, że z punktu widzenia takie taktyczne przygotowanie do tego meczu, zespół, który atakuje w jednym systemie, broni w innym systemie, co zawsze jest ciekawe. Ta przejścia z jednej ustawienia na drugiej. I zespół, który tak bym określił jako odważny zespół. Odważny zarówno kiedy posiada piłkę, swobodnym operując piłkę, jak i również bez piłki, bo to jest zespół, który najczęściej podejmuje się pressingiem, granie wysoko. Także rywal, który mocno szanujemy. Z drugiej strony jesteśmy świadomi, w jakim jesteśmy momencie, jakim jesteśmy zespołem i podchodzimy do tego meczu przed naszą publicznością po to, żeby go wygrać. Dziękujemy trenerze. Czy mamy jakieś pytania z sali od dziennikarzy? Mamy, więc już mikrofon przekazujemy. Dzień dobry, kłaniam się, Józef Kufel z Radio Lublin. Panie trenerze, powiedział pan kiedyś, że właśnie bodajże po Porakowie, że porażka może się zdarzyć, ale kluczem jest to, żeby to nie była seria. Niczego nie umniejszając też rywalowi, którego pan scharakteryzował, o którego dobrych stronach pan powiedział, to jest ostatnia drużyna na tę chwilę w tabeli. No i tak można by powiedzieć, że idealny przeciwnik do tego, żeby właśnie, żeby się zrehabilitować po tym Olsztynie. Po pierwsze, zgadza się, w tabeli Śląsk 2 Wrocław jest na ostatnim miejscu, ale szczerze mówiąc, już trochę biegnąc z tej lidze, analizując już praktycznie każdy zespół, uważam, że nie do końca zasługują na to miejsce. Mogliby być wyżej, niektórzy mecze po prostu się im inaczej ułożyły. Z drugiej strony, nie wiem, czy rehabilitować się jest dobre określenie, ponieważ prawdopowiedziawczo my w Olsztynie zagraliśmy dobry mecz, no, nawet bardzo dobry mecz. I to nie mówię ze względu na utrzymanie piłkę, bo my nie jesteśmy drużyny, która gra na utrzymanie, tylko ze względu na to, co stworzyliśmy. No, jeżeli w każdym meczu będziemy stworzyć to, co w Olsztynie, jeżeli chodzi o sytuacje bramkowe, szanse, jeżeli chodzi o wejście w pole karne, to jest dużo prawdopodobieństwo, że będziemy wygrywać mecze. Zresztą tak jak robiliśmy do tej pory w tej rundzie. Zgadza się, piłka jest sport. Nie ma dużo takich sportów zespołowych, które czasami jedna akcja, dwie akcje mają wpływ na cały przebieg spotkania. A to się wiąże z tym, że piłka jest sport niskopunktowy. Jak jedna bramka w piłkę ma dużo większe znaczenie niż jedna bramka, nie wiem, w ręcznej, tak? Czy w koszykówkę na przykład. I dzięki temu czasami wynik i performance, to co pokazali zespoły, nie są rzeczy, które są bezpośrednio związane na krótką metę i na metę jednego meczu. Natomiast na dłuższą metę to zawsze poziom sportowy, poziom piłkarski danego zespołu w różnych fazach gry z piłką, bez piłki, w całych fragmentach powinien usytuować ten zespół tam, gdzie zasługuje. Ale dobrze pan pamięta, bo z moich słów było, że dużych drużyn i dobrych drużyn w tym sporcie czasami mogą przegrywać, bo porażka jest coś, czym się przetrafi. Natomiast odbijają się od razu i to jest to, co musimy robić w sobotę. Przegraliśmy w Olsztynie, duża frustracja po meczu ze względu na to, że zdaliśmy sobie sprawę, jaki mecz graliśmy. I teraz te emocje musimy przekierować w taki sposób w soboty, żeby wejść pewni po swoje, żeby te 3 punkty zostały w Lublinie i w ten sposób rozpocząć następną pasę, bo już trochę tych pas mieliśmy dobrych i ze zwycięzcami i bez porażki, więc stać nas na to, już to udowodniliśmy.
od tej 12 kolejki, kiedy zaczęliśmy ten projekt od nowa, tak bym powiedział, jesteśmy najlepiej punktującą drużynę w lidze wciąż, więc to też pokazuje, że stać nas na to i z takim nastawieniem musimy wejść w sobotę. To chciałem jeszcze dopytać, jak ta porażka została przepracowana też w drużynie przez zespół, bo no już ten cel w postaci kontaktu z czołową szóstką wydawało się, że jest bardzo bliski, jedna, dwie kolejki i tak się wydawało, że to jest już, natomiast no, teraz znowu na 6 punktów ta czołowa szóstka odskoczyła, czy gdzieś tam to w zawodnikach nie wzbudza takich, ja wiem, zachwiania jakichś, czy wątpliwości, że no owszem, jest 10 kolejek, więc tych punktów bardzo dużo do zdobycia, ale że no to wszystko to jest daleka droga jeszcze do tego, żeby ten cel, który jest przed wami, żeby osiągnąć. Czy daleka droga? Owszem, bo jak się ma 7 punktów po 11 meczów, to siłą rzeczy jest daleka droga. Bo o tym już nikt nie pamięta. Zaczęliśmy na ostatnim miejscu ten nasz marsz w górę. I praca tego zespołu, tego sztabu, tych piłkarzy jest na tyle kapitalna, że wyciągniemy się w górę i wszystkie rozpatrujemy z dużą wiarą w to, że będziemy walczyć o ten awans do samego końca. Przypracować tą porażkę zrobiliśmy to, co zawsze, bo my działamy, czy wygramy, czy remisujemy, czy przegramy, działamy tak samo, bo my operujemy na solidność pracy, na powtarzalność zachowań, tak samo jak i na boisku i poza boiskiem, więc w niedzielę był trening wyrównawczy lub regeneracyjny dla tych piłkarzy, którzy więcej grali, od razu była analiza pomeczowa, zamykaliśmy mecz i ten mikrocykl przebiega, przygotując się do meczu ze Śląska, normalny jak każdy inny, omawiamy wszystkie fazy gry, przeciwnika, jak mamy się tym przeciwdziałać na wideo, przerobimy to na boisku. Także jeżeli chodzi o przepracowanie, sprawdzenie takie bardziej praktyczne, to dzieje się to samo co zawsze. Jeżeli chodzi o tabelę, ja powiedziałem kiedyś, generalnie ja patrzę w tabelę tylko raz i to jest po naszym meczu, czyli jak albo po kolejki. Po całej kolejki ja patrzę raz w tabeli, nie spędzam więcej na pewno niż minutę patrząc na tę tabelę, a tak to do następnego meczu interesuje mnie tylko motor. I o motorze wiem wszystko. O moim zespole i jak go zarządzać, jakie decyzje podjąć. I zazwyczaj również staram się wiedzieć jak najwięcej o najbliższym przeciwniku. I ja zachęcam moje piłkarze zawsze do zrobienia to samo. W życiu czy w piłce myślenie, co będzie za 10 kolejek, za 7, za 3, to wiele nam nie przyniesie. Z kolei myślenie o tym, że wygrając w Olsztynie byśmy mieli jeden punkt do barażu, a przegrywaliśmy, więc mamy 6, też już wiele nam nie da, bo już w przeszłości nie zmienimy. Więc zrobimy to, co zawsze. Skupimy się na następny mecz, skupimy się na następną odprawę. Teraz mamy tu tą konferencję. Widzę, że piłkarze przychodzą dalej, bo mają odprawę z trenerem Stolarskim, Jasińskim, Kazubskim, odprawy formacyjne, indywidualne. I to jest tu. Na każdą odprawę już jesteśmy po treningu, na każdym treningu się skupisz każdego dnia, jutro jeszcze trenujemy, domykamy parę rzeczy. No i w sobotę gotowość do meczu, no, od pierwszej piłki do ostatniej piłki, gotowość, obecność tu i teraz. I to jest to, co motor robi, to jest to, co motor musi robić, a reszta to tak jak do tej pory. No, jeżeli będą punkty, będziemy się zbliżyć, a ten zespół już pokazał, chociażby, już nie mówię wcześniej, ale chociażby na przestrzeni tych 5 kolejek w tym roku, że stać nas na punktowanie i stać nas na seryjne punktowanie, które ostatecznie jest to, co potrzebuje, żeby się znaleźć na górę. No. Więc nasza praca się absolutnie nie zmieni. I ze względu na to, że jesteśmy zespołem powtarzalnym, że jesteśmy zespołem, który, jeżeli chodzi o poziom gry i zachowanie w różnych fazach, jest w mojej ocenie stabilny,
to nie ma jakiejś wielkiej huśtawki nastroju. No tak jak mówię, jesteśmy zwycięzcami, więc każda porażka czy remis nam przeszkadza i boli, i gdzieś tam zostaje w środku, ale to trzeba odreagować w sobotę. Mówić o tym, czy siedzisz w to nic nam nie daje, bo już tego nie zmienimy. A gotowość kadrowa, jeśli chodzi o tutaj rehabilitantów, przede wszystkim coś się zmienia w sytuacji zdrowotnej zespołu? Sytuacja jest podobna. Po sytuacji, gdzie nawet nie gwizdano faul na jeden z naszych zawodników, okazało się, że ma lekko złamany palec u nóg. W Olsztynie nawet falu nie gwizdano, więc tutaj mamy lekką sytuację. Nie powiem z kim, bo uważam, że to byłoby lekką przewagę dla przeciwnika. No i mamy drugą sytuację, gdzie dzisiaj teraz po treningu będziemy mieli badanie, będziemy mądrzejsi. Nie jesteśmy pewni, że jest ona wykluczająca danego zawodnika z gry, ale może tak być, więc można powiedzieć, że w Olsztynie się urodziła jedna sytuacja, wczoraj być może druga, ale dzisiaj już mamy USG, będziemy mądrzejsi i to są dwie sytuacje, które zmieniają trochę tę sprawę medyczną u nas. A rehabilitanci dalej pracują, tak? Jeśli chodzi o Damiana Sędzikowskiego, Michała Żebrakowskiego. Tak, Żebro dzisiaj wziąłem duży uśmiech u niego na twarz, jak na treningu strzelił bramkę. Także to jest taka, myślę, że powiew świeżości dla całego zespołu. Jak Żebro po tyle czasu jest z nami na boisku, robi już coraz więcej. Dzisiaj, tak jak mówię, podośrodkowanie, strzelił bramki, nawet dwie. Jedna głową, jedną nogą. Także tutaj jesteśmy coraz bliżej. Sędzik potrzebuje jeszcze chwilę czasu, ale ciężko pracuje z dużą determinacją, żeby wrócić do drużyny i pomóc jak najszybciej. A to jeśli chodzi o Michała Brachowskiego, to kwestia 2-3 tygodni, czy ciężko szacować? To jest na tyle specyficzna sytuacja, jeżeli chodzi o progresowanie obciążeń, że może szybciej niż ten okres czasu, co pan wspomniał, może dłużej. To tak idziemy z dnia na dzień, jest też Michał jest pod opieką, pod kontrolą pani doktor, którego operowała, pani Zdanowicz, z którą ściśle jesteśmy w kontakcie, nasz zespół fizjoterapeutów, więc tutaj mówię, rozwój, progres, regres, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że muszę być ostrożny, jeżeli chodzi o wskazywanie konkretny termin. Jeszcze na koniec, panie trenerze, bo widzimy się pierwszy raz od zeszłego czwartku, nie wiem, czy zechciałby, czy może pan skomentować w jakiś sposób komunikat, czy karę nałożoną przez komisję dyscyplinarną? Ja bym wolał, żebyśmy takich pytań nie poruszali, bo mimo wszystko to jest konferencja przedmeczowa, więc skupmy się już na tych rzeczach stricte meczowych. Dobrze, rzecznik pracowy mi broni i tutaj, tak jak mówię, no, uważam, że przejdzie moment, że na pewno moje stanowisko będziecie znać, jeśli nie jest na to moment. Więc to zostało przyjęte przez pana, czy będzie się pan odwoływał, czy... Nie, to nie jest moment, że byłby korzystny dla mnie, czy dla klubu komentować to wszystko, więc na moment obecny, tak jak rzecznik prasowy prosił, skupimy się na następny mecz, a na pewno przyjdzie moment, że trzeba będzie to wszystko komentować, wyjaśnić, ale to nie jest to odpowiedni moment teraz. Okej, dziękuję. Nie mamy, widzę, już więcej pytań od naszych dziennikarzy, więc jeszcze pytania od kibiców i takie pierwsze pytanie. Jak bardzo komplikuje sytuację to, że wszystkie mecze z czołówką zagramy na wyjeździe? Taka jest liga. W lidze grasz tyle samo meczów na wyjeździe jak u siebie, z każdym się spotkać. Oczywiście ten sezon jest dla nas na tyle specyficzny, że można powiedzieć, że walczymy o główny cel sezonu, tak, o ten awans, oddając, brzydko mówiąc, 11 kolejek. Bo po 11 kolejkach, kiedy przyszliśmy, to
tu motor był na ostatnim miejscu i zaczął się nowy projekt, więc to jest na tyle specyficzne, że wiadomo, punkty stracone już nie odrobisz i właściwie cały sezon polega na gonieniu. Dzięki, jeszcze raz podkreślam, gigantyczna praca piłkarzy i sztabu, ten awans stał się z powrotem możliwy i w zasięgu. Można by powiedzieć, że był już w zasięgu ręki, teraz znowu troszeczkę dalej, ale dalej w zasięgu i dalej w naszych głowach i nogach i ręce. Więc jakie było dokładnie pytanie? Czy nie komplikuje to sytuację, że wszystkie mecze z Turcją gramy na wyjeździe? Tak, zgubiłem wątek, przepraszam. Więc terminarz jest jaki jest. No i my uważamy, że stać ten zespół, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Do każdego przeciwnika się mocno przygotujemy. Oczywiście, że i ja, i piłkarze wolimy grać tutaj na arenie, w naszym domu, przy naszej publiczności, ale też nasi kibice mają to do siebie, że zawsze w licznym gronie nas wspierają na wyjeździe i nawet myślę, że praktycznie na każdym wyjeździe są na tyle głośni, że czujemy ich wsparcie, więc szczerze mówiąc, najgorsze z wyjazdami jest, że dzieją się czasami danteskie sceny, które tutaj, nie wiem, dzięki otoczce i tak dalej, ta kultura piłkarska i zachowanie różnych osób jest nadzwyczajniej na wyższym poziomie niż jak na jeździmy na wyjeździe, ale to jest piłka nożna i nie patrzymy, gdzie gramy, nie patrzymy, z kim gramy, znaczy patrzymy, z kim gramy z punktu widzenia przygotowania, a nie mam wpływu na to, na terminarz, więc do każdego meczu podchodzimy po kolei i po to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Jakie nastroje panują w drużynie po ostatnim meczu? Czy ta porażka w Olsztynie nie podłamała w jakiś sposób zawodników? Nie, ta szatnia jest świadoma pracą, którą wykonuję na co dzień. Też drużyna jest świadoma, że wyniki, które osiągamy, nie są przypadkowe. To nie jest tak, że nie wiem, wygramy te mecze, brzydko mówiąc, bo mamy szczęście czy coś, tylko ciężko pracujemy po to i te zwycięstwa są oparte nawet statystycznie, bo ciężko. Głęboko analizujemy statystycznie każdego spotkania. Te zwycięstwa są oparte o to, co ten zespół produkuje, albo o to, co nie pozwoli przeciwnikom produkować. I zespół też czuje, że zagrał dobry mecz w Olsztynie. No. Więc ponieważ bazujemy na powtarzalności, na stabilizację i na systematyczność pracy, to nie ma mowy o jakieś podłamanie, jest wręcz duża chęć i odbicie się jak najszybciej i zdobywanie te 3 punkty, żeby wszystko wróciło do normy. To wszystkie już pytania od naszych kibiców. Serdecznie dziękuję przedstawicielom mediów i wszystkim naszym widzom za udział w konferencji i do zobaczenia już 1 kwietnia w sobotę, godzina 17:00, Motor Lublin, Śląsk 2 Wrocław. Serdecznie zapraszam.